Europejskiego Forum Gospodarczego w Łodzi pod tytułem Wsparcie rozwoju inwestycji i działalności eksportowej w ramach działań oferowanych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu oraz Województwo Łódzkie. Witam serdecznie gościa specjalnego, pana Piotra Adamczyka, wicemarszałka województwa łódzkiego. Ze strony gospodarzy, pana dyrektora Departamentu Promocji, pana Dawida Mazurkiewicza oraz naszych szanownych gości z PAIH-u, czyli z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, panią dyrektor Monikę Grzelak z Centrum Inwestycji, panią Monikę Kisiel, również z Centrum Inwestycji Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz pana Wojciecha Nowickiego z Departamentu Partnerstwa i Komunikacji, oczywiście Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Teraz poproszę o zabranie głosu pana marszałka, więc zapraszam serdecznie. Witam serdecznie. Na samym początku powiem, że niestety mnie dopadła ta grypa, którą niestety w głosie można odczuć, za co przepraszam oczywiście. Witam serdecznie naszych gości, prelegentów, dyrektorów, oczywiście również wszystkich państwa, którzy zdecydowaliście się przyjść na ten panel, jakże specjalny, jakże niezwykły, bo tutaj będziemy rozmawiali o wsparciu rozwoju, inwestycji, handlu, eksportu, a więc o czymś, co napędza naszą gospodarkę, nasz rynek, na czym mnie osobiście, ale i w ogóle wszystkim samorządom w Polsce niewątpliwie bardzo zależy, bo od tego, jak funkcjonuje gospodarka lokalna, ale również na poziomie kraju, ale jako samorządowcy mówimy bardziej o tej naszej lokalnej, bo to ma wpływ później na nasze budżety samorządowe, no to od tego, jak to funkcjonuje, właśnie to potem ma wpływ na wszystkie dziedziny naszego życia, na wszystkie usługi, które później są finansowane z budżetów. Dlatego zależy nam na tym, aby ta lokalna przedsiębiorczość, inwestycje, eksport, aby były, rozwijały się na naszym terenie. I dlatego też ja zdecydowałem się na ten panel, aby posłuchać właśnie, jakie są możliwości, jaka jest oferta, która w naszym regionie, naszym województwie jest możliwa do zastosowania. Nie będę dłużej mówił, bo i mój głos nie jest do tego dzisiaj przygotowany, ale też dlatego, że myślę, że warto jest posłuchać jednak ekspertów, którzy mają tutaj w dziedzinie dużo do powiedzenia. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Zapraszam do zabrania głosu dyrektora Departamentu Promocji, pana Dawida Mazurkiewicza, i startujemy z Łódzkie dla biznesu. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Niestety jakiś wirus odbierający głos krąży, ale postaram się mimo wszystko, żeby to udało się. Zobaczymy. Szanowni państwo, na co dzień mam przyjemność współpracy w Departamencie Promocji z fantastycznym zespołem w Centrum Polski, czyli w województwie łódzkim. Departament Promocji realizuje, szanowni państwo, między innymi kompleksowo rozwój biznesu, można powiedzieć od pomysłu, czyli jeżeli młodzi ludzie mają pomysł jakiś na biznes, to przychodzą też do nas, pomagamy. Później, żeby uzyskać jakąkolwiek dotację na ten rozwój, poprzez szkolenia, szanowni państwo, w trakcie, żeby podnosić swoje kwalifikacje, kompetencje, czasami, żeby zmienić kierunek działań swojej firmy, albo żeby po prostu później docelowo dalej ją rozwijać. I co w ramach tej kompleksowej usługi oferuje województwo łódzkie w kampanii Łódzkie dla biznesu, szanowni państwo? To między innymi właśnie sieć doradztwa Łódzkie dla biznesu, czyli wsparcie na starcie, doradztwo w rozwoju firm, podbój rynków zagranicznych. To między innymi przestrzeń SkyHub, czyli wsparcie na starcie. Udostępniamy darmową przestrzeń coworkingową do pracy indywidualnej i w zespole projektowym. W tej chwili jest to w części Łódzkiego Domu Kultury. Całe piąte piętro zajmuje właśnie ta powierzchnia.
jest to nowe jakby centrum Łodzi przy Łódź, Łódź Dworcu Fabrycznym. Oferujemy bezpłatne porady mentorskie, eksperckie, pomagamy w zakładaniu działalności gospodarczej i organizujemy wydarzenia wspierające regionalny ekosystem startupów, o którym powiem dalej. Wsparcie rozwoju działalności to, tak jak tutaj, możemy również dojechać, szanowni państwo, do firmy. Nasi konsultanci, których jest ich 20 w całym województwie, są mobilni. To nie przedsiębiorca musi do nas przyjść, wystarczy, że on zadzwoni, a my do niego wyjedziemy, my do niego pojedziemy, my z nim przeprowadzimy wywiad i my zaproponujemy mu takie działanie, które jest możliwe na dany moment lub powiemy, co będzie możliwe w przyszłości i kiedy. Jak wygląda mapa, szanowni państwo, i obszar działania tych naszych właśnie doradców, konsultantów? To między innymi Łowicz, to Tomaszów Mazowiecki, Piotrków, Bełchatów, Wieluń, Zduńska Wola. W zależności od ilości mieszkańców stworzone są subregiony, w których konsultanci działają. A tu, gdzie państwo mają te nazwy miast, to tam właśnie jest regionalne biuro. Minimum 2 konsultantów na ten region przypada. Większa liczba osób jest oczywiście w Łodzi. Oni również mogą wyjeżdżać w teren poza miasto i aglomerację samomłódzką. I szanowni państwo, podbój rynków zagranicznych. Oprócz tego, że wyszukujemy te źródła finansowania eksportu, organizujemy udział firm w targach w kraju i za granicą. Wyszukujemy partnerów zagranicznych z wybranego rynku lub branży. Czyli jest firma, która mówi, że na przykład produkuje super dobre czekoladki i potrzebuje swoich nowych odbiorców konkretnie w jakimś kraju. My poszukujemy wtedy właśnie takich odbiorców, kontaktujemy ich ze sobą i pozwalamy, żeby ta oferta biznesowa po prostu istniała również poza granicami kraju. Oczywiście organizujemy szkolenia zarówno w formie online, jak i już po COVID-zie, szanowni państwo, stacjonarne, które podnosimy kompetencje eksportowe firm. Rekomendujemy międzynarodowe wydarzenia gospodarcze odpowiadające potrzebom danej firmy. Między innymi współpracujemy właśnie z PAIH-em. Dzięki temu możemy stale przedsiębiorców, ja to mówię, przekazywać, ale dawać informacje i kontaktować z odpowiednimi osobami w odpowiednich krajach. Szanowni państwo, realizacje województwa łódzkiego, czyli zagraniczne targi, misje gospodarcze w roku 2021-2022. To szanowni państwo, w podsumowaniu, gdzie byliśmy, bo to 14 międzynarodowych wyjazdów gospodarczych, 63 przedsiębiorców wspartych w ramach tych wyjazdów, mówię o wyjazdach zagranicznych, 11 wydarzeń towarzyszących, 240 spotkań B2B, 6 kluczowych branż wspartych podczas międzynarodowych wyjazdów gospodarczych, tak zwanych 6 regionalnych inteligentnych specjalizacji. I szanowni państwo, targi Dubaj, 70 ponad osób z województwa łódzkiego, nie tylko z ofertą dla przedsiębiorców pojechaliśmy tam, nie tylko z ofertą inwestycyjną. Tam również pokazywaliśmy nasz potencjał kulturowy przede wszystkim, naszą tradycję. Zachęcaliśmy, że Polska i województwo łódzkie to bardzo dobry obszar do inwestowania. Przypomnę, że to właśnie w krajach arabskich, szanowni państwo, bardzo dobrze polskie firmy, szczególnie firmy właśnie z województwa łódzkiego się mają, ponieważ przypomnę, że tam trafia na ich stoły nasza żywność chociażby, tak? Szanowni państwo, dalej to medycyna, farmacja, kosmetyki, misje gospodarcze, między innymi też do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ponieważ tam na wysokim poziomie, za wysoki poziom mają nasze kosmetyki. Cała ta branża beauty jest też wysoko traktowana i nasi producenci z łódzkiego bardzo chętnie na nie tylko targach, ale przede wszystkim te nasze produkty są w sklepach i na półkach w Arabii, więc to też warto podkreślić i świetnie sobie na tamtym rynku radzą. Jeżeli chodzi o innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, tutaj szanowni państwo, my jakby na każde możliwe targi nasi przedsiębiorcy chcą jeździć, mamy takie sygnały, zgłaszają się do nas i dlatego między innymi Ecolife, Tavola, Slow Food czy Freeform Food Expo, wszędzie tam jesteśmy. To wszystko Departament Promocji właśnie i Województwo Łódzkie Urząd Marszałkowski organizuje dla naszych przedsiębiorców.
Oprócz tego jesteśmy w różnych wydarzeniach technologicznych, szanowni państwo. Naszym partnerem strategicznym, można powiedzieć, jest Politechnika Łódzka. Z Politechniką realizujemy wiele różnych projektów międzynarodowych, ale też współpracujemy przy prezentacji nie tylko Politechniki, ale województwa łódzkiego właśnie poza granicami kraju. Również bierzemy udział w targach krajowych, natomiast tutaj między innymi targi, w których razem właśnie w typowo technologicznych bierzemy udział. Nasi przedsiębiorcy, którzy wywodzą się z Politechniki, bo okazuje się, że bardzo dużo osób już na etapie studiów zakłada swoje firmy, studenci, i oni później, szanowni państwo, kończąc już, prowadzą swoje działalności gospodarcze i osiągają sukcesy w biznesach właśnie, jak to mówię, technicznych i technologicznych. I szanowni państwo, tutaj między innymi branża i budowlana, i meblarska. Również mamy na terenie województwa łódzkiego firmy, które eksportują swoje produkty budowlane. Są to innowacyjne produkty, chociażby firma Izodom, która bloczki stropianowe do budowy domów proponuje klientom na całym świecie. I można powiedzieć, ten system budowy rzeczywiście znajduje swoich właścicieli poza granicami naszego kraju. Szanowni państwo, oczywiście jesteśmy również, bierzemy udział w targach związanych z modą, z włókiennictwem, bo to również nasza regionalna, inteligentna specjalizacja w ramach strategii innowacyjności LORIS 2030. Tutaj między innymi targi w Berlinie, jesteśmy co roku na tych targach. Jesteśmy również na targach marek własnych, czyli taki miks, szanowni państwo, ale również pokazujemy to, co w województwie łódzkim jest najlepsze. Firmy chcą jeździć, prezentować się. Dzisiaj targi, można powiedzieć, po COVID-zie nie zmieniły zupełnie swoją rolę. Kiedyś na targach się sprzedawało. Dzisiaj udział w targach jest bardziej prestiżowy. Ludzie z innych krajów, żeby, szanowni państwo, poznać firmy, zobaczyć, jaki jest potencjał, muszą tą firmę zobaczyć gdzieś. Ona musi dojść do jakiejś kooperacji, do spotkania. I czasami jest tak rzeczywiście, że te spotkania pierwsze odbywają się na targach, później przeradzają się w spotkania B2B, gdzieś jeszcze później się spotykają i w końcu dochodzi już do podpisywania umów i sprzedaży produktów. Tak to z naszej strony w tej chwili najbardziej wygląda. Czyli nie ma bezpośredniej sprzedaży już na targach, ale one są bardziej prestiżowe, żeby pokazać, że marka istnieje, że jesteśmy firmą godną zaufania i bierzemy w to udział. No i szanowni państwo, przede wszystkim targi branży żeglarskiej, chociaż Łódź, można powiedzieć, ma tylko dwa zbiorniki wodne i wiele rzek, natomiast to tutaj różne podzespoły właśnie do jachtów, do łodzi, również tych najbardziej, można powiedzieć, najdroższych, również powstają na terenie województwa łódzkiego, ten przemysł tutaj istnieje. I również producenci, którzy też zwracają się do nas, żeby z nimi jechać na targi. I szanowni państwo, wybrane wydarzenia gospodarcze wspierające rozwój. O, tutaj moi koledzy z zespołu zrobili mi prezent. Wydarzenia dla startupów, szanowni państwo, to Kuźnia Pomysłów, Ludzkie Innovation Days. To spotkania z ekspertami. Tutaj powstają innowacyjne koncepcje biznesowe, tutaj optymalizujemy działania marketingowe, również pozyskujemy inwestorów. I szanowni państwo, biznes miksery, czyli spotykamy się z przedsiębiorcami z różnych branż, rozmawiamy, te spotkania się cieszą ogromną popularnością, przedsiębiorcy o to pytają z województwa łódzkiego. W 2023 zaplanowano 9 właśnie takich biznes mikserów. Jest to podane dla 300 uczestników, więc mam nadzieję, że uda nam się to przeprowadzić z sukcesem. Rzeczywiście tu następuje, poznają się firmy między sobą, które mogą kooperować, co jest bardzo ważne. I dzięki tej kooperacji, szanowni państwo, też dowiadują się, że mogą różne podzespoły lub różne inne rzeczy, które są potrzebne później im do produkcji, nabyć również na swoim rodzimym rynku. To jest bardzo istotne, żeby wspierać też swój własny biznes tutaj, prawda? I szanowni państwo, szkolenia, audyty eksportowe, porady eksperckie, to nabycie wiedzy w zakresie przygotowania firm do działalności eksportowej. Szanowni państwo,
Między innymi 18 spotkań zostało przeprowadzonych w tym roku w zakresie właśnie eksportu. Są to najróżniejsi eksperci wybierani u nas w drodze konkurencyjnej, konkursowej. Również zapraszamy osoby do udziału, które chcą się podzielić swoimi doświadczeniami. I szanowni państwo, Forum Komunikacji Biznesowej, tutaj różnego rodzaju spotkania, które bezpośrednio prowadzimy również z izbami, czyli z otoczeniem biznesu, tak? Czyli ze wszystkimi również podmiotami, z którymi na co dzień wiążą przedsiębiorców. My z nimi również współpracujemy, bo dzięki temu możemy wytworzyć ruch, czyli możemy też pokazać, wyjść do tych przedsiębiorców i rzeczywiście im pomóc. I szanowni państwo, oczywiście webinary z ekspertem, między innymi Izba Administracji Skarbowej czy Wojewódzki Urząd Pracy, bezpośrednio ekspert jest do dyspozycji, można zadawać pytania, bardzo dużo przedsiębiorców pyta, bierze udział w tych spotkaniach, co jest dla nas bardzo ważne, ponieważ na bieżąco rozwiązujemy problemy. Także rzeczywiście ci eksperci są na tyle gotowi, że odpowiadają na te pytania i cieszy się to dużym wzięciem. Oczywiście, szanowni państwo, akcje pilotażowe, które wspierają różne inne działania, chociażby kursy językowe, konsultacje prawne, tu między innymi właśnie program River Regions Interreg, który właśnie jest to taki projekt, szanowni państwo, międzykulturowy, który również w obliczu wojny okazał się bardzo skuteczny. I szanowni państwo, na końcu coś ostatnio chciałem się pokazać, ale coś się zacięło. Wiecie, czy ja mam... Rozumiem. Szanowni państwo, to oznacza, że dobiegliśmy do końca. Tu jeszcze pokazaliśmy, że to Łódzkie dla Biznesu jest w centrum, pomiędzy Centrum Obsługi Przedsiębiorstwa, Wojewódzkim Urzędem Pracy i wszystkimi instytucjami okołobiznesowymi, między innymi mamy Fundusz Rozwoju Regionalnego czy Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego. To podmioty, które pomagają przedsiębiorcom. I bardzo serdecznie państwu dziękuję. Zachęcam. Departament Promocji jest do państwa dyspozycji. Konsultanci również. Mam nadzieję, że będą tutaj również eksperci nasi dzisiaj przekażą cenne i ważne elementy wsparcia biznesowego, z którego mam nadzieję przedsiębiorcy województwa łódzkiego będą brali udział. Dziękuję ślicznie. Dziękuję uprzejmie panie dyrektorze za przedstawienie prezentacji na temat Łódzkiego dla biznesu. A teraz przyszedł czas dla Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Teraz już przekazujemy głos w szanownych państwa ręce. Zaznaczę jeszcze tylko, że PAIH jest partnerem merytorycznym dzisiejszego wydarzenia, bez którego, bez agencji byłoby nam ciężko tutaj zaprezentować tyle interesujących tematów. Jednocześnie pragnę powitać i podziękować wśród szanownych gości panu dyrektorowi Departamentu Partnerstwa i Komunikacji z PAIH-u, panu Marcinowi Graczykowi, który tutaj dołożył swoją cegiełkę i ten panel też się właśnie odbywa. Przekazuję głos pani dyrektor Monice Grzelak, która nam powie, co to jest Poland Business Harbor, że też relokacja, specjaliści i może już nie tylko branża IT. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tak, opowiem o programie Poland Business Harbor. Natomiast zanim opowiem o tym programie, to chciałam państwu przedstawić Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Jesteśmy instytucją, jedną z instytucji, która wchodzi w skład grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, czyli grupy przedsiębiorstw, instytucji, które wspierają rozwój gospodarczy Polski. Są to takie instytucje jak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Przemysłu, Bank Gospodarstwa Krajowego, KUKE, czyli wiele instytucji, które pokrywają wiele elementów związanych z gospodarką. My mamy taką rolę doradczą i pokrywamy trzy obszary. Pierwszy z nich to jest wsparcie inwestycji w Polsce. Drugi z nich to jest wsparcie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, czyli wsparcie w
wyjściu na rynki zagraniczne dla polskich firm i o tym pewnie bardziej szczegółowo będą opowiadać koledzy. I trzeci filar naszej działalności to jest partnerstwo. Ja skupię się na obszarze, którym zajmuję się na co dzień, czyli na rozwoju inwestycji. Jako zespół Centrum Inwestycji wspieramy firmy w znalezieniu lokalizacji do rozwoju w Polsce. Wspieramy głównie firmy zagraniczne, ale nie tylko. Coraz częściej również naszymi klientami są polskie firmy. Są to firmy, które chcą w Polsce realizować inwestycje produkcyjne oraz firmy, które realizują inwestycje z sektora usług nowoczesnych. Co to oznacza? Firmy, które robią centra usług wspólnych, centra IT czy badawczo-rozwojowe. Tak jak wspomniałam, naszymi klientami głównie są firmy zagraniczne. Najwięcej z nich to firmy ze Stanów Zjednoczonych, ale także z Azji, głównie z Korei Południowej, Japonii, Chin oraz oczywiście firmy z Europy Zachodniej. I od 2 lat, jak spojrzymy na statystyki liczby firm, które obsługujemy, to numerem 1 jest Białoruś. Dzieje się tak właśnie ze sprawą programu, który nazywa się Poland Business Harbor. Ten program realizujemy w agencji w zasadzie od początku jego powstania, czyli od września 2020 roku. Program stworzyło kilka instytucji. Przede wszystkim inicjatorem była Kancelaria Premiera, Ministerstwo Rozwoju, nasza agencja, również PARP, ale także instytucje prywatne, nie tyle prywatne, co zrzeszające przedsiębiorców, tak jak SODA, czyli Software Development Association, zrzeszające właśnie firmy z branży IT. Program był odpowiedzią na to, co wydarzyło się na Białorusi w sierpniu 2020 roku, czyli wybory i protesty, które zadziały się w wyniku tych wyborów, w których branża IT była dość widoczna i sprzeciwiła się temu, co się wydarzyło. I w odpowiedzi Polska zaoferowała program, który umożliwił szybką relokację specjalistów IT i biznesów do Polski. Stąd też nazwa programu Business Harbor, czyli Polska miała być takim bezpiecznym przystankiem dla tych firm, które już nie mogły czuć się bezpiecznie w swoim kraju. Białoruś oferowała bardzo korzystne warunki podatkowe dla branży IT, stąd bardzo wiele firm właśnie tam rozwijało swoją działalność, nie tylko białoruskich, ale także firm zagranicznych z kapitałem zagranicznym. Natomiast po tym, co się wydarzyło, firmy nie czuły się już bezpiecznie i wiele z nich skorzystało właśnie z oferty programu, dzięki któremu mogły w sposób bardzo szybki przenieść swoich pracowników do Polski i rozpocząć swoją działalność właśnie w Polsce. Na czym polega ten program? Od początku ten program jest kierowany do trzy ścieżki. Pierwsza z nich jest to ścieżka indywidualna, czyli dla indywidualnych specjalistów IT. Druga ścieżka to jest tak zwana ścieżka startupowa, czyli dla wszystkich startupów technologicznych. I trzecia ścieżka, tak zwana ścieżka biznesowa, czyli dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. I to jest właśnie ścieżka, którą obsługuje PAIH. Jest ona dedykowana nie tylko branży IT, ale wszystkim firmom zajmującym się nowymi technologiami, firmom produkcyjnym. I w ramach tej ścieżki pracownicy
firm mogą uzyskać specjalny rodzaj wizy, która pozwala im po wjechaniu do Polski rozpocząć legalnie pracę, jakby dając im automatycznie pozwolenie na pracę przez rok w Polsce. Jest to dosyć rewolucyjny program, ponieważ do tej pory najpierw trzeba było uzyskać zatrudnienie w Polsce i dopiero później starać się właśnie o wydanie, na podstawie pozwolenia na pracę, starać się o wydanie wizy. Tutaj dzięki temu, że ta wiza już tak jakby umożliwia rozpoczęcie pracy, to cała ścieżka przeniesienia się takiej osoby do Polski jest bardzo skrócona. Skorzystały na tym nie tylko firmy właśnie białoruskie, które albo nie tyle białoruskie, firmy, które przeniosły się z Białorusi, bo tak jak powiedziałam, bardzo wiele z tych firm miały kapitał na przykład nie wiem, niemiecki, izraelski, brytyjski, amerykański. Natomiast skorzystało na tym programie również bardzo wiele firm, które już w Polsce działały. Przede wszystkim właśnie na tej ścieżce indywidualnej, ponieważ jak Państwo zapewne wiecie, mamy pewne niedobory, tak jak zresztą wszędzie na świecie, jeżeli chodzi o specjalistów z branży IT, szczególnie programistów. A dzięki temu programowi można było właśnie rekrutować w szybki sposób specjalistów z zagranicy. I właśnie ze względu na sukces tego programu został on po niespełna roku funkcjonowania rozszerzony o kolejne kraje. Czyli oprócz Białorusi do programu Poland Business Harbor dołączyły również Armenia, Mołdawia, Ukraina, wtedy jeszcze Rosja i Gruzja. A jeszcze w kolejnym etapie Azerbejdżan. Po wybuchu wojny w Ukrainie oczywiście Rosja została wyeliminowana z tego programu. Natomiast ze względu na inne rozwiązania dla Ukraińców też poniekąd i program nie działa już w taki sposób dla Ukrainy jak wcześniej. Po prostu są inne, korzystniejsze rozwiązania zaoferowane w ramach specustawy. Dzięki rozszerzeniu tego programu firmy działające w Polsce mogły w sposób szybki zrekrutować sobie właśnie specjalistów z tych krajów. Natomiast we wrześniu tego roku program został rozszerzony już na cały świat, natomiast dotyczy to tylko ścieżki biznesowej, czyli obsługiwanej przez PAIH. I firmy, które planują duży rozwój właśnie w branży IT, branży nowych technologii, czy w jakichś projektach produkcyjnych, duży rozwój, i tutaj mam na myśli długoterminową inwestycję i zatrudnienie, tworzenie nowych miejsc pracy, mają też możliwość właśnie skorzystania z tego rozszerzonego programu i w przypadku, kiedy mają kłopot z tym, żeby znaleźć pracowników w Polsce, to mogą skorzystać i zrekrutować również pracowników z zagranicy lub przenieść swoich pracowników z innych lokalizacji na świecie. Teraz, żeby trochę pokazać skalę programu i tego, jakie są jego efekty. Obecnie Polska Agencja Inwestycji i Handlu przekazała około 50 tysięcy rekomendacji wizowych dla pracowników firm oraz ich rodzin. Około 60% z tego to są właśnie pracownicy, czyli przede wszystkim właśnie programiści. Także jest to naprawdę bardzo, bardzo duży wpływ, jeżeli chodzi o zasypanie tej luki na rynku pracy, jeśli chodzi o programistów.
I to, co też warto powiedzieć, to że ten program bardzo mocno nabrał rozpędu po tym, jak rozpoczęła się wojna w Ukrainie. Bo tak jak przed wojną, to przekazaliśmy sumarycznie przez około 1,5 roku trwania programu 8 tysięcy rekomendacji wizowych, to tak po wojnie 8 tysięcy przekazywaliśmy w ciągu 1 miesiąca. Firmy po prostu, wiedząc, jaka jest sytuacja, wiedząc, jaka jest pozycja Białorusi, nie chciały już w ogóle działać w tym kraju. Wiele firm zdecydowało się na to, żeby całkowicie swoje biura zamknąć na terytorium Białorusi czy Ukrainy i przenieść je do Polski. Jeżeli chodzi o PAIH, to my oczywiście zapraszamy do współpracy tutaj zarówno samorządy, które również wychodzą bardzo często ze swoją ofertą dla firm relokujących się. Pomagamy tym firmom, oprócz tego, że przekazujemy im właśnie to wsparcie, udzielamy wsparcie w uzyskaniu wiz, to pomagamy im na takiej zasadzie, jak i każdej innej firmie, która rozważa Polskę jako miejsce inwestycji, czyli przeprowadzamy ich, jesteśmy takim przewodnikiem po Polsce, przekazujemy informacje na temat kosztów prowadzenia działalności, na temat zagadnień prawnych, podatkowych związanych z otworzeniem działalności biznesowej na terenie Polski. Ale również pomagamy znaleźć lokalizację na terenie Polski. I bądź w przypadku firm produkcyjnych, no to szukamy oczywiście terenów inwestycyjnych. A w przypadku firm z sektora usług nowoczesnych, to pomagamy znaleźć odpowiednie miejsce, miasto, gdzie dana firma będzie mogła się rozwijać, współpracować z lokalnymi uczelniami, z lokalnymi partnerami i też znaleźć odpowiednich pracowników. Także jeżeli chodzi o program Poland Business Harbor, to tak jak tutaj wspominałam, nie tylko branża IT, ale również pozostałe przedsięwzięcia związane z nowymi technologiami oraz przedsięwzięcia produkcyjne mogą skorzystać. I chyba tutaj najważniejsza wiadomość dla firm, które są już w Polsce i które planują rozwój, że również takie firmy mogą skorzystać z tego programu poprzez rekrutację pracowników z zagranicy. Także zachęcam bardzo do kontaktu. Dziękuję i przekazuję mikrofon. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję pani dyrektor za przybliżenie tematyki relokacji firm do naszego kraju, w tym również do województwa łódzkiego. A teraz poproszę o zabranie głosu pana Wojciecha Nowickiego, który zaprezentuje nam działania proeksportowe, które reprezentuje i oferuje Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Przekażę już ten mikrofon, może być, ale najważniejsze jest tutaj do prezentacji. Bardzo dziękuję. Dzień dobry Państwu. Wojciech Nowicki, Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Opowiem Państwu o tym, w jaki sposób Polska Agencja Inwestycji i Handlu, PAIH, wspiera przedsiębiorców, którzy chcą internacjonalizować swoją działalność gospodarczą, czyli eksportować bądź wymieniać towar w ramach Unii Europejskiej. Monika Grzelak wspomniała potroszę o tym, czym jest PAIH, ale ja jeszcze dodam do tego kilka słów, tak żeby Państwo dobrze zrozumieli, dlaczego PAIH jest taki skuteczny. Jest skuteczny między innymi dlatego, że nie działa w próżni. PAIH jest skupiony w ramach funduszu polskiego grupy Polskiego Funduszu Rozwoju.
To oznacza, że współpracujemy z różnymi instytucjami wsparcia biznesu, wzajemnie uzupełniając swoją ofertę, swoje działania na rzecz polskich przedsiębiorców. A dla państwa, dla przedsiębiorców wyjątkowo atrakcyjna jest oferta, oczywiście poza ofertą PAIH-u, oferta Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, bo to jest ta instytucja, która udziela dofinansowań wprost. Więc jeżeli potrzebują państwo pieniędzy na to, żeby wyjechać i prezentować swoje produkty, to właśnie PARP takie programy ma. Ale PAIH też takie programy ma. To jest między innymi Mój Biznes za Granicą, Polskie Mosty Technologiczne. Te wszystkie informacje są oczywiście na naszych stronach, więc zapraszam do tego, żeby więcej informacji tam zdobyć. Monika wspominała o trzech filarach działalności PAIH-u, czyli wsparcie eksportu, wsparcie inwestycji. O wsparciu eksportu ja za chwilę kilka słów więcej powiem i partnerstwo plus promocja, czyli wsparcie przedsiębiorców w kontakcie z instytucjami, między innymi takimi jak PAIH, tylko poza granicami krajów. To jest współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, to jest współpraca z różnymi organizacjami lokalnymi, które zrzeszają producentów takich jak państwo, czyli klastrami, stowarzyszeniami, izbami itd., itd. Nam jest bardzo dobrze współpracować z takimi instytucjami, które są parasolem nad pojedynczymi firmami, bo wtedy rozmawiamy z przedstawicielami konkretnej branży. Więc zapraszam państwa też do zrzeszania, stowarzyszania, zainteresowania się ofertą różnych instytucji, które łączą przedsiębiorców z jednej branży. A przechodząc do części eksportowej, proszę państwa, wsparcie przedsiębiorców przez PAIH zaczyna się od wypełnienia formularza kontaktowego. Jest to z jednej strony banał, ale jak wskazuje praktyka i doświadczenie, to jest dla przedsiębiorców niesłychanie trudny moment, w którym trzeba zmierzyć się ze swoimi, poza tym, że mocnymi punktami, no bo jeżeli chcecie rozpocząć internacjonalizację, to znaczy, że jesteście pewni, że wasz produkt jest dobry, że poradzi sobie na rynkach zagranicznych. Ale to też jest ten moment, w którym należy zmierzyć się ze swoimi słabymi punktami, bo opisując swoje oczekiwania względem PAIH-u, państwo powinni nam powiedzieć, gdzie macie pewne niedostatki, gdzie pracownicy PAIH-u, gdzie konsultanci PAIH-u mogą was wspomóc, bo my doskonale wiemy, że przedsiębiorcy są mistrzami świata, mają czarny pas w swoich branżach, w swoich dziedzinach. Ale to, że państwo produkują najlepszy, nie wiem, cokolwiek na świecie, to nie znaczy, że gdzieś tych kompetencji, które są u nas, nie możemy połączyć. Te kompetencje to na przykład sieć zagranicznych biur handlowych, zaraz jeszcze o tym więcej powiem. Państwo, wypełniając ten formularz, mamy zawsze taką prośbę, żeby powiedzieć, jaki jest wasz poziom rozwoju, jakie są wasze oczekiwania względem nas i gdzie my wam możemy pomóc, gdzie wy macie pewne deficyty, gdzie pracownicy PAIH-u mogą je uzupełnić. Pokrótce tak wygląda proces obsługi przedsiębiorcy. Chciałbym, żeby państwo z tego slajdu zapamiętali to, że każde zgłoszenie, które trafia do PAIH-u, a rocznie obsługujemy ich, jeżeli chodzi o wsparcie eksportu, mniej więcej 12-13 tysięcy, więc jest to gigantyczna ilość obsłużonych zapytań, które daje nam, no jakby dzięki temu rościmy sobie prawo do tego, żeby podpowiadać państwu, które ścieżki wejścia na rynki zagraniczne mają szansę powodzenia, bo ileś tysięcy przedsiębiorców podążyło tą ścieżką skutecznie, a które jednak nie mają szans powodzenia. Więc chciałbym, żeby państwo z tego slajdu zapamiętali to, że każde zgłoszenie, które trafia do PAIH-u jest omawiane przez co najmniej dwóch konsultantów. To znaczy przez konsultanta branżowego, na przykład eksperta od branży beauty, fashion, producentów części motoryzacyjnych, jachtów i łodzi itd., itd. I eksperta rynkowego. Ten pierwszy zna państwa biznes na wylot, bo nasi eksperci wywodzą się z konkretnych sektorów, więc potrafią powiedzieć, czy według nas wasz produkt, usługa ma szansę na internacjonalizację. I eksperta rynkowego. Dopiero skrzyżowanie tych dwóch kompetencji w naszej ocenie daje właściwy obraz tego, czy dany rynek do danego produktu został przez państwa dobrze dobrany. Jeżeli został dobrze dobrany, takie zgłoszenie jest przesyłane do zagranicznego biura handlowego, które spełnia państwa oczekiwania. Jakie to mogą być oczekiwania, o tym jeszcze za chwilę powiem. Ważna uwaga jest taka,
I to też bardzo proszę szczególnie mocno zapamiętać, że wsparcie PAIH na rzecz polskich przedsiębiorców jest bezpłatne. Nasze usługi nie wiążą się z dodatkowymi kosztami od przedsiębiorców. Wspomniałem o sieci zagranicznych biur handlowych. To jest sieć placówek rozsianych po najważniejszych centrach biznesowych na całym świecie. Łącznie obsługujemy około 60 rynków. Załogi zagranicznych biur handlowych, często wieloosobowe, są po to, żeby wytłumaczyć Państwu, jak działa lokalny system biznesowy, jakie są najważniejsze targi na rynku, w której prasie branżowej warto się zareklamować. W niektórych sytuacjach, szczególnie na rynkach bardzo z polskiego punktu widzenia egzotycznych, wspieramy Państwa również na przykład w prowadzeniu rozmów biznesowych, kiedy potrzebne jest wsparcie tłumacza. Ale to przede wszystkim, co jest największą wartością ZBH, to to, że pracownicy tych biur są bardzo często jakby wyrośli z lokalnego ekosystemu wsparcia biznesowego. To znaczy są tłumaczami kulturowymi, bo jest wiele takich aspektów i my o tym też na szkoleniach PAIH, na webinariach, na spotkaniach takich w rzeczywistości, na żywo, nie przez internet z Państwem opowiadamy. Jest wiele takich elementów w relacjach biznesowych, które wynikają z różnic międzykulturowych, o które na ścieżce eksportera, zwłaszcza na początkującej fazie, w pierwszych krokach, o które bardzo łatwo się potknąć. To może być czasami nawet niewłaściwe podanie wizytówki jedną, a nie dwoma rękoma. To może być zły ubiór biznesowy. To może być poruszenie tematów, które w danym kręgu kulturowym są absolutnie niedopuszczalne do poruszenia. No, wiadomo, że jeżeli rozmawiamy z partnerem, kontrahentem ze Skandynawii, nie powinniśmy pod żadnym pozorem wchodzić na przykład na tematy związane z rodziną, z religią. Natomiast jeżeli będziemy rozmawiali na przykład z kontrahentem z Chin albo z Afryki, te tematy są wręcz pożądane. Te tematy mogą być przedmiotem rozmowy jednej, dwóch albo nawet pięciu, zanim przejdziemy do właściwej części negocjacji biznesowych. Więc te wszystkie elementy, o których mówię i dużo więcej, to są te elementy, o których kierownicy, pracownicy, załogi zagranicznych biur handlowych mogą Państwu podpowiedzieć, żeby po prostu od razu wskoczyć na właściwe ścieżki, na właściwe tory komunikacji z lokalnymi, zagranicznymi partnerami. Wspomniałem o wypełnieniu formularza, który jest pierwszym narzędziem komunikacji z PAIH i tutaj widzą Państwo link, ale łatwo znaleźć to narzędzie w zakładce eksport na naszych stronach. Link do książeczki Przygotowanie do eksportu, od czego zacząć, która jest banalna w formie, ale głęboka w treści. Banalna w formie dlatego, że to jest kilka stron, gdzie są checkboxy do odhaczenia, gdzie przedsiębiorcy zastanawiają się sami ze sobą, czy mają wystarczające zasoby kadrowe, czy mają wystarczające zasoby finansowe, żeby uczestniczyć w zagranicznych imprezach wystawienniczych przez kilka edycji z rzędu. Znowu praktyka i doświadczenie wskazuje, że koszty uczestniczenia w zagranicznych imprezach wystawienniczych należy pomnożyć wielokrotnie w stosunku do tego, co jest z Polski. No bo jak za pierwszym razem przedsiębiorcy jadą na targi zagraniczne, często dostają, bo nie znają przestrzeni, nie znają lokalnych zwyczajów, więc często dostają kiepskie miejsce gdzieś na końcu w rogu, w ciemnym rogu. Za drugim razem wiedzą, które miejsce należy wybrać, żeby być lepiej eksponowanym. I wtedy tak naprawdę pojawiają się po raz pierwszy na targach. Więc dopiero za trzecim razem jest szansa, że Państwa logotyp utrwali się w głowach zagranicznych kontrahentów. Jest szansa, że dopiero za trzecim razem zagraniczni biznesmeni, przedstawiciele biznesu zobaczą, że jesteście firmą niejednosezonową, a konsekwentnie dążącą do podboju danego rynku, wykazującą się wytrwałością i konsekwencją. Więc te koszty uczestniczenia w imprezach wystawienniczych w stosunku do tego, co w Polsce przedsiębiorcy znają, należy pomnożyć wielokrotnie. Czy mają Państwo zasoby kadrowe też, jeżeli chodzi o kompetencje językowe? No bo język angielski jest językiem jednak nie na całym świecie powszechnie używanym w biznesie. Język francuski również nie. Są takie języki, to są takie rynki, gdzie języki lokalne będą językiem dominującym. Więc ta, jak wspomniałem, banalna w formie, ale głęboka w treści książeczka pozwala przedsiębiorcom na autodiagnozę stopnia dojrzałości eksportowej.
Jeżeli mają Państwo dużo deficytów, nie wszystkie checkboxy są zaznaczone na tak, zapraszamy Państwa do uczestniczenia w programach edukacyjnych, które w PAIH prowadzimy, na przykład ABC Eksportu. To jest program, w którym zawiera się bardzo wiele elementów koniecznych do opanowania, do tego, żeby sprawnie wejść na rynek zagraniczny. Forma tego programu, tego szkolenia wynosi od mniej więcej 45 minut, kiedy w tempie ekspresowym jesteśmy w stanie jedynie zarysować, które obszary przedsiębiorcy powinni mieć zdiagnozowane, do formy nawet 6-godzinnej, kiedy wspólnie z Państwem przechodzimy cały cykl szkoleń. W zakładce Eksport na stronie PAIH-u ten cykl edukacyjny jest dosyć precyzyjnie opisany, więc zapraszamy do kontaktowania się z nami, zgłaszania potrzeb szkoleniowych. Jeżeli Państwo mają potrzebę, żeby przez taki cykl szkoleniowy przejść, zapraszamy, ale jeżeli nie macie potrzeby, to też zapraszamy, to wtedy okaże się, czy ta potrzeba była, czy nie. Nieco przyspieszając prezentację, chcę tylko powiedzieć, że jest wiele takich narzędzi, które Państwo albo znają, albo za chwilę na zajęciach z przedsiębiorczości poznają, które są właściwie każdemu menadżerowi doskonale znane, ale w naszej ocenie pozwalają zweryfikować wiele Państwa pierwotnych założeń. Tak na przykład jest, jeżeli chodzi o rynki eksportowe. Są takie rynki, które są przez przedsiębiorców wskazywane intuicyjnie jako rynki na przykład najlepiej znane, najbliższe kulturowo, też logistycznie, ale okazuje się, że wszystko to, co jest z jednej strony zaletą tego rynku, z drugiej strony staje się wadą i przeszkodą, staje się trudnością, bo pozostali przedsiębiorcy, którzy są równie blisko w takiej samej sytuacji jak Państwo, tą samą drogą dedukcji idą. Więc choćby rynek niemiecki jest takim rynkiem intuicyjnie wybieranym przez polskich przedsiębiorców, ale przez większość polskich przedsiębiorców, więc jest taka wewnętrzna konkurencja. Więc używając tych dwóch narzędzi, często wspólnie z konsultantami PAIH, podpowiadamy Państwu, jakie inne rynki spełniają Państwa oczekiwania, jeżeli chodzi o eksport, a być może są mniej rozpoznane czy mniej intuicyjne na pierwszy rzut oka. Jeżeli chodzi o ofertę eksportową, to jest slajd, którego omówienie zajmuje 1,5 godziny. Nie wiem, czy Państwo mają na tyle czasu więcej, więc tylko szybko przejdę przez kilka kafelków, które przedsiębiorcom najbardziej się przydają w praktyce. Analiza potencjału eksportowego podpowiadamy przedsiębiorcom na podstawie wywiadu i formularza, jaki jest nasz punkt widzenia, jakie jest nasze postrzeganie oferty i produktów, które chcą Państwo internacjonalizować w odniesieniu do konkretnego rynku. Przygotowanie pakietów informacyjnych to jest usługa, która szczególnie mocno w czasie COVID-u, ale również teraz była przez przedsiębiorców wykorzystywana. Podpowiadamy, jakie są aktualne obostrzenia, podpowiadamy, jakie są potrzebne certyfikacje, żeby wejść na dany rynek. Organizacja spotkań B2B, pomagamy przedsiębiorcom znaleźć kontrahentów, organizujemy misje biznesowe zarówno dla polskich przedsiębiorców na rynki zagraniczne, jak i organizujemy misje przyjazdowe zagranicznych przedsiębiorców do Polski, robimy matchmaking, pomagamy znaleźć partnerów. To samo w odniesieniu do zagranicznych dziennikarzy, którym pokazujemy Polskę, którym pokazujemy polskie zakłady produkcyjne, pomagamy im spotkać się z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego. To wszystko po to, żeby później teksty opisujące wsparcie biznesu w Polsce znajdowały się w zagranicznych mediach, a wiadomo, że tak miękko przygotowany PR, działania PR-owe pomagają później w Państwa twardych działaniach marketingowych. To też jest nasze zadanie. W końcu opracowanie strategii ekspansji na wybrane rynki to jest produkt, to jest element naszej oferty, który cieszy się na tyle dużym powodzeniem, że został jakby wyłączony do osobnego programu. To między innymi program, który nazywa się Polskie Mosty Technologiczne. Informacje o bieżących naborach do tego programu na naszych stronach pewnie lada chwila się pojawią, jeżeli już się nie pojawiły. I w końcu nowość, wyszukiwarka wydarzeń gospodarczych, to narzędzie, które powstaje we współpracy
tak jak mówiłem, we współpracy z zagranicznymi biurami handlowymi, gdzie pokazujemy Państwu rynki przez pryzmat najważniejszych wystawień wystawniczych. Podpowiadamy, które wydarzenie wystawnicze naszym zdaniem jest warte uczestniczenia na konkretnych rynkach. No bo wiadomo, każdy rynek takich wydarzeń ma bardzo dużo. Ponieważ rozgadałem się straszliwie, chcę tylko, żeby Państwo zapamiętali. Mój biznes za granicą na stronach PAIH-u do znalezienia. Polskie mosty technologiczne na stronach PAIH-u do znalezienia. I ostatni slajd. To jest narzędzie Access to Markets, które w Polsce jest prowadzone, organizowane, uzupełniane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. I to jest narzędzie, dzięki któremu Państwo w kilku krokach, bardzo prostych krokach, wpisując nazwę Waszej usługi albo produktu, wskazując rynek docelowy, mogą się dowiedzieć, jakie należy wykonać kroki do tego, żeby rynek w sposób legalny mógł na, nie rynek, tylko żeby produkt na danym rynku w sposób legalny mógł zaistnieć, jakie certyfikacje należy spełnić, z kim porozmawiać, gdzie co zgłosić. Więc również do zapoznania z tym narzędziem zapraszam Państwa. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tej ultraszybkiej prezentacji i po więcej oczywiście odsyłam na strony PAIH-u. Dziękuję. Bardzo dziękuję panie Wojciechu za prezentację odnośnie działań proeksportowych agencji. Skoro mówimy o PAIH-u i omówiliśmy już wsparcie przedsiębiorców i działań właśnie proeksportowych, to nadszedł czas na inwestycje. I przed nami jeszcze dwa zagadnienia. Zapraszam już tutaj do udziału panią Monikę Kisiel, która opowie o roli lokalnych punktów obsługi inwestora w pozyskiwaniu inwestycji. Ale jeszcze też pragnę powitać ostatniego prelegenta naszego panelu, pana Mirosława Odziemczyka, który zaprezentuje nowe reguły konkursu Grunt na medal i ulubione tutaj stwierdzenie inwestycyjne Allegro, czyli generator ofert inwestycyjnych, bez którego by Grunt na medal nie mógł się odbyć. Ale o tym jeszcze za chwileczkę oddaję głos pani Monice. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Dzień dobry Państwu. Jeżeli chodzi o wsparcie inwestycji przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu, dyrektor Monika Grzelak już wspomniała o części usług, które oferujemy dla nowych przedsiębiorców. Ja może powiem tak ogólnie najpierw, czym jest dla nas inwestycja. Jak to rozumiemy, to jest, my obsługujemy głównie inwestycje bezpośrednie, czyli firmy, które planują otwarcie nowego biura lub budowę nowej fabryki, to w najprostszy możliwy sposób tak można określić. Oczywiście wszystkie inne inwestycje albo działania związane z inwestycjami również obsługujemy, ale do każdego zapytania staramy się podejść indywidualnie. Jeżeli chodzi o to, co znajduje się w zakresie naszych usług, mówię o tym dlatego, że to ma bardzo duży związek z tematem dzisiejszej prezentacji, czyli współpracą z lokalnymi centrami obsługi inwestora i eksportera. Inwestor, który do nas przychodzi, często nie wie nic o Polsce, nie wie nic o naszej gospodarce, o tym, jak ten biznes w Polsce rozpocząć, i my jako PAIH jesteśmy często pierwszym punktem, do którego on się zwraca. Opowiadamy ogólnie o tym, jaki jest klimat inwestycyjny w Polsce, jakie są zalety naszego kraju w porównaniu do naszych sąsiadów i konkurencyjnych krajów, ponieważ inwestorzy oczywiście rozważają więcej niż jedną lokalizację pod swoje inwestycje. Ale my nie wiemy wszystkiego, to znaczy my możemy opowiadać na poziomie ogólnokrajowym i naszą rolą jest koordynacja działań związanych z przyciąganiem inwestycji i z ich obsługą. Natomiast jeżeli chodzi już o ten poziom lokalny, to my nie jesteśmy sobie w stanie poradzić sami bez wsparcia lokalnych instytucji. I w zależności od tego, o jakim regionie Polski mówimy, trochę inaczej wygląda ten rozkład sił na poziomie lokalnym. Mamy do dyspozycji centra obsługi inwestora i eksportera właśnie w urzędach marszałkowskich. Mamy do dyspozycji wsparcie urzędów miast, urzędów gmin. Mamy wsparcie lokalnych agencji rozwoju regionu.
I w zależności od tego, który region inwestor rozważa, inaczej będzie się układać ta współpraca. Ale jeżeli chodzi o centra obsługi inwestora eksportera w województwie, w Urzędzie Marszałkowskim, to jest to bardzo istotne wsparcie, szczególnie właśnie ze względu na to poszatkowanie instytucji w regionach, bo centra obsługi inwestora eksportera mogą nam powiedzieć o całym regionie. My przychodzimy, jesteśmy w województwie łódzkim, chcemy inwestora zachęcić do tego, żeby tu zainwestował i chcemy pokazać, jakie wsparcie, jakie otoczenie ma w tym regionie. Najłatwiej jest nam się właśnie zwrócić do Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, jeżeli chodzi o całe województwo. I to wsparcie oczywiście jest informacyjne, ale w dużym stopniu opiera się na tej informacji, której my jako PAIH nie możemy tak łatwo zdobyć, bo po prostu nie jesteśmy w stanie kontaktować się ze wszystkimi gminami, ze wszystkimi jednostkami samorządów terytorialnych, a nasi partnerzy lokalni są w stanie to robić i robią to każdego dnia. Dlatego my, przychodząc do naszego partnera, w dużej mierze opieramy się właśnie na tej informacji, którą nam oferuje Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera. Ta informacja to jest kontakt z gminami, to są informacje, których potrzebuje inwestor na temat dostępnych zasobów ludzkich, dostępnych terenów inwestycyjnych. I tutaj nawiązuję do tego, o czym będzie później mówił mój kolega Mirek, na temat generatora ofert inwestycyjnych, czyli narzędzia, które służy do wyszukiwania terenów inwestycyjnych. Ale to jest tylko narzędzie, które trzeba uzupełnić danymi i właśnie ta rola centrów obsługi inwestora polega na zarówno wprowadzaniu ofert do naszego generatora, żebyśmy my później mogli coś zaoferować inwestorowi, jak i wspieraniu lokalnych władz w tym, żeby takie tereny pozyskiwać informacje o tych terenach. To jest jedna kwestia. Druga kwestia to jest edukacja. Proszę Państwa, my z inwestorami podróżujemy po całej Polsce, pokazując im różne tereny i różne obszary inwestycyjne i potrzebujemy wsparcia w zakresie tego, jak inwestora powitać, poinformować, przyjąć w danym regionie. My oczywiście jesteśmy otwarci i współpracujemy z lokalnymi władzami, ale jeżeli chodzi o wprowadzanie standardów obsługi inwestora, to bez współpracy i bez pracy, którą wkładają w to Centra Obsługi Inwestora i Eksportera, nie bylibyśmy w stanie tak skutecznie pozyskiwać nowych inwestycji. I to jest bardzo ważna rola, dlatego że każdego dnia obsługujemy kilku inwestorów i jeździmy z nim po całej Polsce, po różnych regionach i ten poziom obsługi jest bardzo różny. Są regiony, w których ta obsługa jest na bardzo wysokim poziomie i nawet my możemy się wiele od lokalnych władz nauczyć, ale są regiony, które potrzebują bardzo dużego wsparcia, dlatego że tam jeszcze na przykład nie było dużych inwestycji, nie było międzynarodowych firm, które chciały się w danej gminie zlokalizować i bez wsparcia COE nie ma skutecznego pozyskiwania inwestorów. Trzeci obszar, o którym chciałam powiedzieć, to jest to partnerstwo w zakresie współpracy z lokalnymi firmami. Często inwestorzy przychodzą do nas i proszą nas o to, żebyśmy zorganizowali im spotkania z firmami z danego regionu, które są albo z danej branży, albo z danego kraju. My oczywiście współpracujemy z wieloma firmami, wiele firm wsparliśmy, ale nie jesteśmy w stanie monitorować całego środowiska gospodarczego w każdym regionie i wtedy przychodzimy do naszych lokalnych partnerów, prosząc ich i mówiąc, słuchajcie, mamy firmę, dajmy na to z Korei, która poszukuje firmy z sektora biotechnologicznego i chciałaby z nią porozmawiać, zobaczyć, jak się w tym regionie pracuje w danym sektorze, jak pozyskać pracowników, czy to jest trudne, czy mają jakieś inne problemy, czy przy wchodzeniu na rynek Polski mieli jakieś trudności i, co bardzo ważne, jak wyglądało wsparcie lokalnych władz. Tak jak mówię, my wspieramy na poziomie krajowym,
Ale to wsparcie na poziomie lokalnym na dłuższą metę dla inwestora jest najważniejsze, bo on będzie przez całą swoją historię tutaj w Polsce współpracował z władzami lokalnymi. Na początku przy uzyskaniu różnego rodzaju pozwoleń, przy uzyskaniu wszelkiego rodzaju informacji pozwalającej podjąć odpowiednią decyzję inwestycyjną, a później każdego dnia starając się działać bez zbędnych problemów, bez trudności, to właśnie lokalni partnerzy będą tym źródłem wiedzy i pomocy inwestorowi. Więc jeżeli on będzie miał świadomość, że z danym regionem, z daną gminą będzie współpracował bez problemów, wtedy jest większa szansa, że właśnie tutaj zlokalizuje swoją inwestycję. Chciałabym podkreślić, że my każdego dnia staramy się tę naszą współpracę zacieśniać, chociaż oczywiście jeżeli chodzi o współpracę z poszczególnymi partnerami, to tak jak powiedziałam, to w dużym stopniu zależy od uwarunkowań lokalnych. My jesteśmy zawsze otwarci na to, żeby z Państwem współpracować i jesteśmy chętni do tego, żeby tę współpracę zacieśniać. Także chciałabym w tej mojej krótkiej prelekcji podkreślić, jak duże znaczenie ma współpraca z lokalnymi władzami właśnie w tym pozyskiwaniu inwestorów, gdyż bez współpracy lokalnej nie ma skutecznego wsparcia inwestycji, nie ma skutecznego pozyskania inwestorów. My sami nie jesteśmy w stanie zlokalizować czy wesprzeć inwestora w wyborze danego regionu, bo nie jesteśmy po prostu w stanie pozyskać tych wszystkich danych, informacji, kontaktów, które mają właśnie regionalne centra obsługi inwestora i eksportera. Bardzo dziękuję. Pani Moniko, serdecznie dziękuję za wystąpienie i przedstawienie, jak ważną rolę odgrywa tutaj wsparcie lokalnych punktów obsługi inwestora. A teraz zapraszam pana Mirosława Odziemczyka, pełnomocnika zarządu Agencji do Spraw Współpracy ze Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi, aby przedstawić nowe reguły konkursu Grunt na Medal i generator ofert inwestycyjnych. Już przekazuję, tutaj jest urządzenie do prezentacji. Proszę bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przedstawiać się już nie muszę, bo kolega mnie przedstawił. Witam też i pana marszałka. I od tego może zacznę, że ma pan wspaniałych pracowników Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera. To jest tak samo jak i Łódzka Specjalna Strefa. Ja się opiekuję specjalnymi strefami ekonomicznymi w Polsce. Tak jak Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest jednym z liderów strefowych, tak Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi jest tym centrum wzorowym. I mówię to nie po to, żeby kolegom sprawić przyjemność, tylko mam taką zasadę, że źle nie mówię, natomiast wtedy, kiedy trzeba pochwalić tych dobrych, to chwalę. Taka jest podstawowa zasada. Dlaczego to mówię? Zacznę od tego, na czym skończyła moja koleżanka. Ja pracuję w agencji od 2006 roku jako młody pracownik agencji. Przyszedłem z zupełnie innego obszaru, przyszedłem z przemysłu, prowadziłem własną firmę, produkowałem sprzęt medyczny i tak się trochę czułem w innej bajce. I bardzo szybko, to trwało mniej więcej rok, tak myślę, bardzo szybko zorientowałem się, jak istotny dla tego kraju jest właściwa współpraca mojej agencji z podstawowymi jednostkami samorządu terytorialnego. Trochę się bałem, bo wtedy użyłem takiego stwierdzenia, że bez współpracy z samorządem lokalnym, bez współpracy z gminami, wtedy Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych można by było zamknąć. Dlaczego? Dwa proste powody. Przede wszystkim to, o czym będę dzisiaj mówił, czyli tak zwana oferta inwestycyjna jest w gminie. Nie w Urzędzie Marszałkowskim, nie w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, nie w lokalnych władzach samorządowych, powiedzmy wyższego szczebla, tylko właśnie, przepraszam, w lokalnych, gminnych władzach. Każdy teren inwestycyjny położony jest w gminie. To jest jeden obszar działania mojej agencji. Drugi obszar to rozwój przedsiębiorczości.
i wspieranie przedsiębiorców polskich, wspieranie przedsiębiorców zagranicznych. I też dziwnym zbiegiem okoliczności tak się składa, że każda działalność gospodarcza, bez względu na jej skalę, czy to jest mała firma, czy potężny zakład o charakterze posiadający globalny zakres działania, też jest usytuowany w gminie. W związku z tym współpraca z tymi jednostkami terytorialnymi, podstawowymi jednostkami terytorialnymi, samorządowymi, jest dla mojej agencji bezcenna i najważniejsza. Cóż to jest grunt na medal? Ja chcę Państwa zaprosić do udziału w 10. jubileuszowej edycji tego konkursu. 10. jubileuszowej edycji konkursu. Gdzieś muszę celować chyba lepiej. Może... No to jest tutaj, tak? Tu do przodu. No może się teraz uda. Dziesiąta edycja ogólnopolskiego konkursu Grunt na Medal, czyli konkurs z tradycjami. Konkurs, który spina pewne działania operacyjne dotyczące współpracy Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu z jednostkami samorządu terytorialnego. Dlatego ten może zbyt długi wstęp był na początku. Działalność operacyjna, czyli codzienna, właśnie z centrami obsługi inwestora, ze specjalnymi strefami ekonomicznymi, z miastami partnerskimi, z tymi bardziej aktywnymi jednostkami samorządu, nawet z którymi nie mamy umów podpisanych. No? Wszystkich traktujemy tak samo, równo wedle tych samych zasad. Ten konkurs, jego cel się nie zmienia. Celem podstawowym jest wybór najlepszego terenu inwestycyjnego, jednego w każdym z województw. Czyli mamy taką złotą szesnastkę w wyniku przeprowadzenia tego konkursu. Ale żeby wybrać te 16 najlepszych terenów inwestycyjnych, to jest przede wszystkim ta ciężka, codzienna współpraca z samorządem lokalnym, te standardy obsługi inwestora, o których koledzy wcześniej wspominali, budowanie systemu edukacji, budowanie systemu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego, przygotowywanie ich do obsługi inwestora, przygotowywanie do budowania własnej oferty lokalizacyjnej, albo szerzej mówiąc oferty inwestycyjnej. Powiem, czym różnią się te dwa terminy od siebie. Jeżeli chodzi o zasadniczą różnicę w stosunku do tych 9 poprzednich edycji, jest ze względów jakościowych i logistycznych, przyjęliśmy w tej następnej edycji taką zasadę, że w konkursie będą mogły brać udział tylko i wyłącznie tereny inwestycyjne, które są zapisane w generatorze ofert inwestycyjnych. Dlaczego ze względów jakościowych? Dlatego, że to jest swoistego rodzaju, może złe słowo, cenzura, tak? To jest swoistego rodzaju sprawdzenie przez pracowników Centrum Inwestycji, przez ekspertów z Centrum Inwestycji, przydatności terenu inwestycyjnego pod kątem projektów realizowanych przez agencję. Czyli w generatorze ofert inwestycyjnych nie znajdzie się przypadkowy teren. Kolega wspomniał, bo to jest taki mój ulubiony termin, generator ofert inwestycyjnych, inwestycyjne Allegro. Rzeczywiście, każdy może wprowadzić ofertę, ale pod jednym warunkiem, że spełnia ona kryteria, standardy określone przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu. I to jest zasadnicza różnica. Dlatego ja po raz czwarty już w tym roku, bo wystartowaliśmy z tym konkursem, który tak naprawdę zacznie się w 2023 roku, to chyba na następnym slajdzie jest podany 1 marca, zaczęliśmy w tym roku po to, żeby dać szansę wszystkim gminom. Rozesłaliśmy informacje do naszych centrów obsługi inwestora i eksportera z prośbą o umieszczenie na stronach urzędów marszałkowskich, w lokalnych mediach, w mediach społecznościowych informacji, że już startujemy z tym konkursem w tym momencie, a ten start polega na zbieraniu ofert. To znaczy dajemy Państwu szansę, przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego, tym, które mają super jeszcze tereny,
a nie wpisały tych terenów do generatora, żeby do 1 marca zdążyły to zrobić. I przy każdej okazji, przy każdym szkoleniu stażowym, czy takiej większej konferencji, przy takim forum, jakie jest w tej chwili w Łodzi, informujemy naszych partnerów o tym, że ten proces naboru jak gdyby do konkursu trwa, natomiast no, oczywiście rozpoczęcie konkursu już w sensie formalnym, oceny ofert, zgłaszania ofert rozpocznie się w marcu przyszłego roku. Pełną informację Państwo znajdziecie na stronie naszej agencji. Ten adres podany jest tutaj. Oczywiście każdy z Państwa tą prezentację otrzyma. Ta prezentacja jest w rękach kolegów, koleżanek, kolegów z Centrum Obsługi Inwestora Eksportera do udostępnienia Państwu. Co więcej mogę powiedzieć? Tak jak wspomniałem, generator ofert inwestycyjnych, czy za chwilę jeszcze wspomnę o jednym takim kluczowym projekcie z 2013 roku, trwającym do dzisiaj, Invest in Gmina. Czyli wracam do tego elementu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. To są elementy współpracy operacyjnej, czyli codziennej. To jest narzędzie, to jest produkt, który pozwala zinwentaryzować najlepsze oferty inwestycyjne. I teraz mówię, jaka jest różnica. Oferty inwestycyjne w naszym kraju. Czyli my nie bierzemy za to jako agencja żadnych pieniędzy. Zapraszamy Państwa do tego, żeby w porozumieniu z pracownikami Centrum Inwestycji, bo tam jest ulokowany ten produkt i kolega z Centrum Inwestycji opiekuje się tym generatorem i pomaga wprowadzać te oferty. Jednocześnie eksperci z Centrum Inwestycji oceniają przydatność pod kątem użyteczności te tereny, które Państwo posiadacie, ale tereny lokalizacyjne to nie wszystko, bo to już dzisiaj też było powiedziane. To był 2013 rok, 2012 rok, kiedy jeszcze poprzedni Departament Inwestycji Zagranicznych prowadził taką listę pytań, około 180 pytań, które zadawali w Polskiej Agencji jeszcze Informacji Inwestycji Zagranicznych inwestorzy zagraniczni. I te pytania były zinwentaryzowane po to, żeby młodzi pracownicy, którzy przychodzili do departamentu, nie byli zaskakiwani w trakcie rozmów z inwestorami. Czyli to z jednej strony były pytania, z drugiej strony były odpowiedzi na te pytania, jak rozmawiać z inwestorem. Mi się udało to zinwentaryzować w ten sposób, że ta zawartość, która jest w generatorze ofert inwestycyjnych, jest jednym z elementów tak zwanej zakładki internetowej, gminnej zakładki internetowej. O nazwie ten produkt jest Invest in Gmina, wzorcowy portal dla inwestorów. I uczymy samorząd lokalny, jak tworzyć taką zakładkę internetową, na której znajdzie się te 180 odpowiedzi na pytania, które były zadawane w agencji. Czyli został pewien wzór, pewien model opracowany, podzielony, składający się z 5 elementów. Informacja o gminie, dlaczego w tej gminie warto zainwestować, wsparcie dla inwestora, no i właśnie oferta lokalizacyjna, czyli te tereny typu greenfield, brownfield, to oferta w postaci czy terenów pod inwestycje o charakterze turystycznym, czy powierzchnie biurowe. To są te 4 elementy, które w generatorze się znajdują, a jednocześnie uczymy samorząd lokalny, jak budować zakładkę właśnie taką przyjazną dla inwestora, gdzie inwestor znajdzie odpowiedzi na te pytania, które z chęcią najchętniej zadaje. No i to, co jest najważniejsze, oczywiście kontakt. Kontakt, bo zawsze, prędzej czy później, poza tą stroną wirtualną, dochodzimy do kontaktu personalnego, bezpośredniego z osobami w gminie, które potem nam pomagają bezpośrednio przy obsłudze inwestora, czy wręcz później prowadzą cały ten proces inwestycyjny, czy zajmują się w następstwie przeprowadzonych inwestycji, kiedy inwestor przestaje być, w cudzysłowie, inwestorem, staje się rezydentem, przedsiębiorcą działającym na terenie gminy, czyli zajmują się opieką aftercare,
polityką poinwestycyjną. Oczywiście to jest cykl zamknięty. Nigdy przedsiębiorca szanujący się nie przestanie być inwestorem, tak jak to zapewne kolega wcześniej mówił, że ten podział inwestor-eksporter też jest troszeczkę sztuczny, bo mówimy o tym samym przedsiębiorcy, który raz inwestuje, a drugi raz po to, żeby się rozwijać, dąży do, szuka wsparcia między innymi w naszej agencji po to, żeby eksportować swój produkt na zewnątrz. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ten element współpracy na poziomie operacyjnym, na przykład przy budowaniu wirtualnej zakładki, ma bardzo istotny jeden charakterystyczny element. Jest to narzędzie bardzo efektywne. Znaczy, ja się bardzo cieszę, że na sali jest zdecydowanie najwięcej to są ludzie młodzi, bo im tego nie trzeba tłumaczyć, co to jest internet i po co on jest. Ja na ostatnim slajdzie tylko tak, żeby siebie utwierdzić w tym przekonaniu, że to jest coś bardzo wartościowego, to Państwu taki dowód z badania przedstawię. My nie rujnujemy stron internetowych urzędów gminnych, bo tam zostały włożone ogromny wysiłek, ambicje. My tylko proponujemy o dodanie jednego takiego logotypu Investin. Ostatnio oceniałem stronę Dzierżoniowa, no to niech będzie Investin Dzierżoniów. To nikt z województwa łódzkiego się na mnie nie pogniewa, bo musiałbym wiele takich gmin z Łodzi wymienić. W każdym razie po kliknięciu na ten logotyp Investin gmina przechodzimy już do zakładki dedykowanej przedsiębiorcy, inwestorowi, gdzie są informacje o gminie, dlaczego warto w tej gminie zainwestować, elementy wsparcia, jakie oferuje gmina, oferta lokalizacyjna i kontakt. Te pięć elementów to jest właśnie oferta inwestycyjna gminy. Nie sama oferta lokalizacyjna w postaci na przykład terenu Greenfield, a te pięć informacji, pięć podstawowych informacji na odpowiedzi, czyli pytań, na które inwestor chce poznać odpowiedź, proponujemy w odpowiednim układzie. Mam taką checklistę przygotowaną, podpowiadamy, jak to przygotować. No i znowu, dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, widzimy tutaj pewną koincydencję między tym portalem Investin Gmina, tą zakładką, a generatorem ofert inwestycyjnych. My już nie upieramy się w tej chwili, że na stronie gminy ma być kompletny opis oferty lokalizacyjnej. My mówimy, umieśćcie piękne zdjęcie terenu inwestycyjnego, podajcie jego nazwę i po kliknięciu na to zdjęcie, gdzie przechodzimy, do generatora ofert inwestycyjnych. To jest działanie czysto logistyczne, jakościowe, bo wtedy Państwo nie musicie umieszać tej informacji, powielać jej u siebie, w Urzędzie Marszałkowskim, na stronach Centrum Obsługi Inwestora-Eksportera, w specjalnej strefie ekonomicznej, czy u innych partnerów, gdzie chcecie promować tą ofertę, a stosując tą zasadę inwestycyjnego Allegro, umieszczając tą ofertę u nas, i my namawiamy wszystkich naszych partnerów do tego, żeby tą pajichową bazę potraktowali nie jako bazę pajichową, a jako swoją. Dajecie Państwo sobie możliwość do tego, że będziecie uczestniczyli we wszystkich projektach prowadzonych przez agencję, bo my się wtedy nie pogubimy w tym wszystkim. Że będziecie w obszarze działalności takiej promocyjnej, globalnej, za pośrednictwem naszych zagranicznych biur handlowych, które bardzo chętnie sięgają do tych zasobów generatora. Chociażby przychodzi inwestor gdzieś tam na świecie do biura i mówi, szukam terenu, chciałbym w Polsce, podpowiedzcie mi. To przecież nie ma nic prostszego i tańszego, nie musi tutaj przyjeżdżać. Może sobie tą ofertę obejrzeć. No i to, o czym powiedziałem na początku, że grunt na medal jest takim zwieńczeniem działań operacyjnych samorządu właśnie pracujących nad tą własną ofertą inwestycyjną.
No to więc właśnie dlatego mówimy, że jeżeli oferta jest w generatorze, to będzie brała udział w konkursie. Tak? I tu mamy zamknięte te trzy elementy w postaci jednego konkursu, który ma już swoją markę. Zawsze są obecni przedstawiciele urzędów marszałkowskich, bo to nie jest tylko tak, że my to organizujemy. My to organizujemy wspólnie z marszałkami województw, wspólnie z naszymi partnerami, centrami obsługi inwestora i eksportera. I potem, jeżeli pod koniec jest organizowana gala, na którą zapraszamy marszałków województw, są przedstawiciele naszego ministerstwa, są oczywiście nasi koledzy z centrów obsługi inwestora, no i są ci najważniejsi, są nagrodzeni, jest tych 16 laureatów. Ale proszę zwrócić uwagę, ja podeprę się danymi tak króciutko już na koniec z poprzedniej edycji, że tylko z powodu konkursu na wtedy było około 1200 ofert w generatorze, bo tak mniej więcej to oscyluje między 1000-1200 ofert, około 160 ofert zostało wprowadzonych nowych. Tylko z powodu konkursu do tego generatora. To był ogromny wysiłek kolegów z Centrum Inwestycji, ale przecież nie 160 gmin, 160 ofert wygrało, wygrało 16. Ale te 144 pozostałe dalej biorą udział w tym całym konkursie ofert przy realizacji projektów. Czyli każda gmina, która przy okazji konkursu zechce jeszcze podszlifować swoją ofertę, dopracować swoją ofertę, ona musi być pełna, kompletna. No to jest temat na inny, powiedzmy, wykład, inne wystąpienie, co tam powinno być. W każdym razie no, oferta musi być kompletna, musi być pełna, musi zadowalać naszych klientów. Te oferty, które już są w generatorze, one podlegają notorycznej ocenie naszych klientów i są w tym obiegu. Drodzy Państwo, no i to, co obiecałem młodym kolegom tutaj na sali, to taki jeden slajd na koniec. Jak Państwo widzicie, jest taka międzynarodowa organizacja, która zajmuje się badaniem technik marketingowych, skuteczności technik marketingowych. Na świecie robi to w 183 krajach i robi to od 23 lat, od 1999 roku. I te 7 podstawowych technik marketingowych, to nie było takie oczywiste, że internet na początku był tą techniką wiodącą. Nie był. Spotkania B2B, tak? Spotkania kadry zarządzającej, wyjazdy, te bezpośrednie spotkania były dominujące. Coś się w pewnym momencie stało. Mianowicie internet przestał być pasywny, przestał być taką pasywną witryną sklepową, a stał się elementem współpracy takiej bezpośredniej, na co dzień, mobilny, aktywny. My zresztą, nie chcę mówić dzięki COVID-owi, no ale to taka jest prawda. Wiele szkoleń, wiele spotkań okazało się, że możemy realizować bez potrzeby przemieszczania się. I tutaj Państwo to macie czarno na białym, że strona internetowa wyprzedziła te wizyty kadry kierowniczej, które zawsze będą, bo zawsze będzie ten element podsumowania i zwieńczenia sukcesu i wtedy ten element bardzo istotny zawsze będzie miał miejsce. Ale jeżeli mówimy o realizacji pewnych działań z maksymalną efektywnością, czyli uzyskaniem założonych celów przy minimalnych nakładach inwestycyjnych, nakładach finansowych, to nie ma narzędzia lepszego niż internet. I co chcę jeszcze powiedzieć już na sam koniec, że każda z tych technik, o których mówiłem, każdy z tych produktów ma jedną cechę wspólną. On jest opracowany i działa właśnie w ramach tej struktury, w tym środowisku wirtualnym. Każdy z tych elementów. My gro zadań związanych z konkursem przeprowadzamy, konsultując się poprzez internet. Konkurs, znaczy portal Invest in Gmina jest w 100% realizowany. Ja nawet nie widzę, oczywiście odwiedzam prędzej czy później, bo jeździmy po kraju, spotykamy się z włodarzami tych miast, które są liderami w tym
w tym projekcie. Czy też jeżeli mówimy o rejestracji terenów inwestycyjnych w generatorze ofert inwestycyjnych, tylko i wyłącznie praktycznie realizacja. Kiedyś żeśmy drukowali tak zwaną site checklist, formatki, nie ma tego. To jest wszystko zaszyte w wersji elektronicznej. Można sobie oczywiście to wydrukować, ale już nie przepisujemy materiałów papierowych, drukowanych, tylko mamy to wszystko w wersji elektronicznej, dostępne jest na stronie. Gdyby Państwo mieli ochotę podjąć współpracę bezpośrednio ze mną, moje dane są tutaj na tej wizytówce, natomiast ja Państwu powiem tylko tyle, że w agencji macie wspaniałych ludzi, którzy bardzo chętnie pomagają i bardzo chętnie angażują się w bezpośrednią współpracę i proszę o tym pamiętać. Sądzę, że to ja jestem ostatnim przedstawicielem agencji, który dzisiaj występuje, to proszę przyjąć ode mnie i od kolegów oczywiście życzenia wszystkiego dobrego na święta i zapraszamy do współpracy w przyszłym roku, na pewno będzie lepszy. No cóż więcej, no to powtórzę tylko to. Od 1 marca startujemy w konkursie Grunt na Medal. No i czekamy na najlepsze oferty z województwa łódzkiego. Sądzę, że no warto jest się o to pobić, bo to jest jeszcze dodatkowy taki akcent w generatorze. Każda taka oferta, która wygrywa ten konkurs, jest dodatkowo takim godłem opatrzona i zdecydowana większość z tych ofert sprzedaje się w pierwszej kolejności. To tylko tak podpowiem. Bo to jest taki typowy element, ten ostatni, ale najważniejszy marketingu 4P, promocja. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie i pozostajemy do Państwa dyspozycji. Bardzo dziękuję za przybliżenie konkursu Grunt na Medal i oczywiście bardzo dziękujemy za udział w dzisiejszym panelu, ponieważ podszedł on już do końca. Zmieściliśmy się w przepisowych godzinach, za co bardzo dziękuję szanownym gościom i uczestnikom. Bardzo dziękuję obecności pana marszałka, który nas zaszczycił i wyraził zainteresowanie tematyką, która została przedstawiona. Oczywiście bardzo dziękuję wszystkim prelegentom z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, jak również uczestnikom, zarówno stacjonarnym, którym tutaj kłaniam się nisko, jak i tych przed monitorami komputerów online. Zakończył się teraz w tym momencie tylko panel, ale to jest panel, który rozpoczął Europejskie Forum Gospodarcze, które będzie trwało 3 dni, więc już teraz też wszystkich zapraszam do aktywności w ramach innych zagadnień, które będą prezentowane aż do piątku. Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam do aktywnego udziału.